Cześć, witajcie w nowym odcinku Resident Evil Zero. Przed nami, jak zwykle, ukazuje się naszym oczom piękna i seksowna Rebeka, którą bym zjadł na kolację i na śniadanie. W ogóle zjadłbym ją tak, żeby chrupały kości. W ogóle chrupałbym jak reksioszynkę, znaczy szarpałbym jak reksioszynko. Szynkę, tak, jagged szynkę. Nie szynko, tylko szynkę. Dobra, ostatnim razem sobie tutaj zapisałem i pamiętam, że Billy, kretyn, został na dole, nie wiedzieć czemu, zamiast pójść ze mną na górę i jechać do góry, on tu został, więc Billy, możesz pójdziesz w końcu, a nie stoisz jak ten kretyn. Dobra, ja powiem wam szczerze, chyba czegoś dokładnie nie sprawdziłem, a dokładnie, Boże, dokładnie, nie sprawdziłem tego jednego pomieszczenia, tego, gdzie wyskoczyły te takie zombiaki dziwne, bo to jest takie dosyć specyficznie ukryte. Zaraz wam pokażę, gdzie. Przepraszam za mój katar, ale jestem dosyć pociągający, więc to chyba było tu, jeżeli dobrze pamiętam. No właśnie, gra jak zwykle straszy, ale już mniej się zdarzają te dźwięki, ponieważ nagrywam to nie actionem, Boże, nie frapsem, tylko actionem. Już się wydało. I tak, tu jest dosyć specyficznie to ukryte, widzicie? Tu była właśnie taka otóż miejscowa szczelina, gdzie trzeba było tutaj pójść. Ale oczywiście to było dosyć dobrze ukryte, no i mogło mi się zdarzyć, że niestety tego nie zauważyłem w poprzednim odcinku. Ale mam nadzieję... Jezus! Jezus! Wow! A to było dobre. Ale miałem refleks jak nie wiem co, tylko usłyszałem te piszczenie i te skrzyki i już się tylko odwróciłem i BAM! 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 Prawda, Billy? BAM! Dobra. Spadam dalej, mam nadzieję, że tutaj znowu mi nic takiego zaskakującego, nic nie wyskoczy. Musiałem się napić, żeby przepłukać gardełko. O! Fajnie, w końcu mamy moment zapisu. Gdzieś tu powinien być właśnie Ink Ribbon. Także bierzemy Ink Ribbon. I na razie nie będę zapisywał, tylko chcę zobaczyć, co tu jest. Są piękne nogi... Rebeki, chciałem powiedzieć Jill, ale... Ale nie powiedziałem. Co za nogi Rebeka. Aż mi trochę smutno, że za... O, dużo rzeczy. Dużo fantów. Dobra, bliżej, Rebeko. Trochę mi szkoda, że za niedługo się ta seria skończy, no i niestety nie będę mógł podziwiać nóżek Rebeki, no ale cóż, tak to czasami... Aha. Nie mam już miejsca, no to dobra, no to podzielmy się z Billim. Billy, ty byś mógł to wziąć, chłopie. Wszystko. I tak. To również bym tobie mógł przekazać, a czemu by nie? Tak się zastanawiam, czy jeszcze w ogóle będzie ten potrzebny hak cały zasrany. Wiecie, jak to różnie czasami bywa, że coś odłożę, a później tego nie ma. Była zima, śniegu nie ma. Znaczy, nawet jeszcze zimy tutaj nie ma, ale tak mi się jakoś zrymywało. Okej, mamy tu jakąś kartkę. Co w tej kartce jest specjalnego? Coś z baterią. Okej, okay. Tu mamy drzwi. Czekajcie, czy ja przyszedłem przez te drzwi, czy przez te drugie? Nie, chyba to są dwoje drzwi. Nie, tu nie byłem. Bo w sumie jakbym tu był, no to właśnie tu nie byłem. Co tu ciekawego jest oprócz... Pluskw. Oprócz naszych pluskw. No dawaj. Yeah. Oh yeah. Kurde, czy tu się da wejść? Nie. Ale to mi wygląda na dosyć niebezpieczne miejsce. Co ta gra się tak dziwnie przybiesza? Dosyć niebezpieczne miejsce, to znaczy woda jest nad naszymi barkami. Sobie powolutku płynęła. A jakby się coś otworzyło? Czy coś tu jest? Nie, jak na razie nie. Jak na razie cisza.
O tak, te nogi. Też się napiję. A, trzeba przepłukać gardełko. Dobrą herbatką. Oho. Jep. Jep. Ktoś jeszcze? Witam i żegnam. Jeszcze ktoś? Nie. Dobra, co my tu mamy? Mamy jakąś windę, a tu chyba się nie możemy dostać, tak? Bo tu jest gaz, czy mi się wydaje? Nie, możemy. Dobra. Coś tu jest ciekawego. Sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. Coś tu leży. Damn it! Why is normal industrial waste begin? Directed here. Dobra, nie chce mi się dalej czytać. Jak ktoś będzie chciał, to sobie przeczyta. Tylko mnie zastanawia, co mamy tutaj zrobić. Tu coś jest, ale czy tutaj trzeba coś dać? Dobrze, płyta główna. Coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam. A czy mogę tutaj, bo tu jest takie coś. Tutaj właśnie. Aha, czyli możemy zjechać tu. Tylko teraz pytanie, czy Billy zjechał z nami, czy nie? Bo jak nie zjechał z nami, to jest na. No właśnie. Billy. Billy. Powiedzcie mi, czemu Billy jest takim tutaj. No nie powiem. Nie kumatym, że musi wejść tu ze mną i pojechać na dół, bo może to się dla mnie źle skończyć, a w szczególności dla Rebeki. Ale nogi. Uwielbiam takie kamery, gdzie można podziwiać te łydki, te udo. Dobra, mamy jakieś drzwi, ale zobaczymy, coś tu dalej jest. Pewnie tutaj dalej nic nie będzie. O, żebym wypowiedział to w złą godzinę. Ta, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Witamy, powrót pana Wackersa. Świetnie, a ja nawet nie zapisałem. Więc nie wiem, czy moje magnum da radę. Oby dyko dało. Dobra. Dawaj. Jep. Jep. Strzelaj, Billy. Możesz strzelać? Jezu! Moje magnum nie jest takie mocne? Cholera! Co tu jest? Coś tu jest. Kurde mać. O! Nie wiem, czy w niego strzelam, czy nie. Billy! Możesz się odwrócić i coś tam porobić? O Jezus Maria! Wow! Trzeba was trochę uleczyć, moi drodzy. Będzie z wami źle. I to bardzo źle. Wow! O fuck! Oż ty gnoju! Padłeś? Jeszcze nie padł. Nie, padł? Padł. Fuck. Dobra, padł. Na razie może Billiego nie będę leczył. Cholera. Nie za fajnie to wygląda, chociaż. No nie. Na razie nie będę leczył. Dobra. Sprawdzimy, czy możemy teraz tam to uruchomić. Kurde, ale strasznie mocny był ten Tyrant teraz. Dobra, teraz jest już bezpiecznie. I możemy wyjść na górę. Przepraszam, Billy, że jesteś tak pokoncerowany, ale myślałem, że uda nam się jakoś to inaczej załatwić. Ale ja pierniczę, ładnie, kurczę. Koleś przeżył tyle strzałów z Magnum. Gdzieś tu powinna być bateria. Nie,
To nie bateria, tylko ta chyba. Tak jest. To co też szukaliśmy, czyli ta płyta główna. Czy coś tu jeszcze jest? Nie, ale bardzo fajna miejscuwa. Dobra, czyli możemy iść już na dół, ale sprawdzimy jeszcze tamte drzwi, bo może będziemy mogli od razu wziąć baterie, jeżeli są one otwarte. Chodź, Billy. Chodź, chodź. Nie ociągaj się. Czy są otwarte? Są otwarte. Ale czy ja czasem już przez nie nie przechodziłem? Nie wiem. Przepraszam. Chyba nie, chyba tu nic nie zrobimy. Ale dobrze, że jest to. Dobrze, że jest to, więc będę mógł coś dla Billy'ego tutaj przygotować. Aha. Dobra, więc robimy tak. To dajemy na chwilę Billy'emu. Billy, przyjmiesz to z wielką radością, jak widzę. Ja się w sumie... Dobra, wiem co zrobię. Wiem co zrobię, więc zrobimy tak. Rebeka sobie weźmie jedno to. A i co ja zrobiłem? A Billy użyje sobie tego. Bo w sumie tak bym musiał użyć tego czegoś mocniejszego. Dobra, Rebeka. Czy my możemy tu coś zrobić? Nie, na razie nie, ponieważ nie mam przejścia. No proste i logiczne, dlaczego ja to sprawdzam? No nie wiem, bo czasami możecie coś otworzyć. Takie tajemnicze wrota. Więc idziemy do jednego miejsca, gdzie możemy użyć przedmiotu, którego... którego przed chwilą znaleźliśmy. Którego? Ach, Polska, trudny język. Chodź, Billy, wejdź w końcu tu. Wejdź bardziej. Dobra. Musiałem tak zrobić, ponieważ oczywiście Billy idiota by tego nie zrobił. Znowu by został na dole. I to, że zabrałem go ze sobą, bo by było dosyć kiepsko, gdybym sam poszedł walczyć z Tyrantem. Dobra, gdzie to było? A, tu. Cyk, cyk, cyk. Dobra, ale co nam to da? Okej. Ja mam teraz się domyślić, co się zrobiło, tak? Czy nie? Czy będzie pokazane? Okej. Aha. Ferbili. Dobra, widzę, że to jest tu. Coś. Okej. Nie wiem, czy dobry wybór zrobiłem. Ale Rebeka musi się przemieścić tak zwaną gondolą gdzieś indziej. Czekaj, gdzie on zabierze to coś. Dobra. I gdzie my teraz będziemy, moi drodzy? Oho. Nie podoba mi się ten dźwięk, ale tu już widzę, że trzeba coś nacisnąć. Albo zabrać. Nie wiem, czy dobrze robię, że już to naciskam. Rebeka, jesteś silna. Czy teraz mi się otworzą wrota? No i widocznie tak. I bardzo dobrze. Przynajmniej wiem teraz, gdzie iść. A jeszcze tutaj dobrze posprawdzam, czy czasem czegoś tutaj wartościowego nie ma. Tak, o, nie. Już myślałem, że jakaś roślinka. Nie, nie, nie chcę. Nie, nie chcę tego brać. Nie chcę tego brać, ale chcę jeszcze sprawdzić, co jest po drugiej stronie, zanim wsiądę do pociągu. Jak widać, nic tu nie ma. W te drzwi pewnie nic nie zrobimy. A jednak. A już bym nie chciał tam wchodzić. No już bym nie chciał tam wchodzić. Co my tu mamy? Jezus Maria. Do widzenia. Jeszcze ktoś? Jak na razie nie. Dobra, co my tu mamy ciekawego? Jakieś komputery? Czy da się coś z nimi zrobić? Nie.
Ale tu mamy niebieską butlę. Ciekawe, czy coś możemy z nią zrobić. Aha. Znowu ready. O Boże. A teraz mamy blue. A, takie coś. No spoko. Nie wiem, czy to o to chodziło. W ogóle tu coś błyszczy. Co tu błyszczy? A, dobra, nie wiem do czego, jak na razie, ale wezmę. Bo nie wszystko złoto, co się świeci. Ciekawe, czy tu mogę wejść. Aha. Otworzyłem gdzieś wejście z drugiej strony, ale chyba podejrzewam nawet z której strony. Tak mi się coś wydaje. Czy to jest to wejście, o którym myślę? Tak jest. Dobra. Mam nadzieję, że możemy wrócić w normalny sposób, ale jeszcze tam zejdziemy na dół po tych schodach i zobaczymy, co tam jest w ogóle, czy tam się da zejść. Rebeka, Rebeka, pokaż nogi. Dobra, zobaczymy, co tu jest. Mam nadzieję, że pan Tyrant Fuckers mi nie wyskoczy tym razem, ani nic podobnego. Dobra, jak na razie cisza i spokój. Aha, na górze mi brakuje, nie brakuje, tylko miga bateria. Tylko... aha, to jest zamknięte. Tu mi miga bateria, tylko takie pytanie, jak tam... jak tam właśnie dotrzeć do tej baterii? Na razie nie wiem. Może wrócimy na razie normalnie do... coś mi dzisiaj głos zanika. Do Billego. I... bo Billy też by nawet chyba raczej tutaj nie dosięgnął w ogóle, którędy ja przybyłem. Nie, nie, tędy, tędy. Czyli tak. Zobaczymy, jeżeli przejdziemy tamtym miejscem. Gdzie się otworzyły nam wrota. W ogóle, czy ja mogę tędy wrócić w ten sam sposób, czy muszę... aha, czyli niepotrzebnie się wróciłem, bo mogłem tamtą drogą przejść, gdzie... trochę głupota, gdzie mi się otworzyły drzwi, otworzyły. Oj, dobra. Pójdziemy tam, teraz musimy... chcąc, nie chcąc iść do Billiego, tylko zastanawiam się, jak tą baterię będziemy mogli strącić. Bo ta bateria jak najbardziej się nam przyda. Bo jeżeli... Chyba, że będzie taka akcja, że Billy weźmie na barana Rebekę, a ta weźmie tą baterię z góry. No nie wiem, już takie mam pomysły dziwne. Ale mam nadzieję, że to nie o to chodzi. Na razie sprawdzimy normalnie. Tylko szkoda, że taki dłuższy kawał drogi muszę się wrócić. Ale czasami tak bywa. Znajdziemy Billego i przejdziemy tam. A tam zobaczymy, czy coś będziemy musieli zrobić. Dobra, tu jest ta bateria, ale muszę się całkiem wrócić. Trochę mnie wkurza, że trzeba się aż taki kawał wrócić. Mimo, że... mam co podziwiać, czyli piękno Rebeki. Uuu! Nie wiedziałem, że to będą już zombiaki. Dobra. Już nic, dobra. Jest czyściutko. Dobra, porozwalani. Jakoś tak to leciało. I tak to leciało! Punkt dla białego fortepianu. Albo czarnego? Nie wiem. Billy! I'm coming! Nie, to by raczej było... Mini, I'm coming! Rebeka, jestem! Rebeka, jem! Dobra, to było tędy. Ciekawe, co tam Billy robi, nie? On zawsze jak Rebeki nie ma, to pewnie sobie myśli... Rebeka, your legs... Dobra. O, witam panów! I żegnam! Ach, uwielbiam te odgłosy. I tą krew w ogóle taka soczysta. Ale nie tak soczyste jak uda Rebeki.
Niezła. Dobra, wiecie co? W sumie dobrym momentem będzie zapis teraz. Nie uważacie? Ja pierdzielę, dobra. Tak zapisałem bardzo, że nie zapisałem, ponieważ dałem Bilemu zapiski, a Rebeka powinna to nosić. Cholera, lalala, cholera, la. Okej. No to Billy, idę do ciebie. Billy w sumie by mógł sam tu przyjść, bo wie, co trzeba teraz zrobić. No ale oczywiście nie. Ja muszę iść po niego. Oby tylko mi nic nie wyskoczyło i... te nogi. Daleko jeszcze? Pytam się, czy daleko jeszcze? Gdzie jest Billy w ogóle? Hej! No. Nie japuj mi tu, tylko rób, co ci każę. No, chodź, chodź, chodź. Chyba to było tędy, nie? Tam trzeba było w dół zjechać i... Czy to nie tu było? Nie, to tu było. Innej drogi nie pamiętam, żeby prowadziła tam, gdzie muszę się udać. Dobra, ale ja wolę iść Rebeką. Fajnie jakby tam był moment zapisu, bym był bardzo szczęśliwy, no ale zobaczymy. Billy? O Jezu! O Jezu, Jezu, Jezu! Odejdź! Dostał? Dostał ropuch? Ja pierdzielę! Kurde! Billy, chodź! Chodź! Jezu, no, że ja muszę to robić, a ty, Rebeka, co robisz? Jesteście dziwni. Szkoda, że nie mogę zabić ropucha. W ogóle nie wiem, czy w ogóle... Co ja tam? W ogóle, blablabla. Czy w ogóle się tak go zabić, ropucha? Dobra, słychać zębiaków. Tu są drzwi, które otwarłem. Bądź otworzyłem. Jedna i druga strona jest poprawna. Dobra, co my tu mamy? A, to jest tu, okej. Więc może Billy jakoś to weźmie. Billy, jesteś na tyle wysoki, że możesz to wziąć? A, kurde, jak wymyśliłem. No bierz tą baterię. Yeah. Okej. No, świetnie. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj, oj. Dobra, dawaj. Dajesz. Jep. Jep. Nie wiem, czy tam jeszcze jest? Tak. That easy. To było prost. Byłka z masłem, ale wolę iść Rebeką. Okej, okay, skoro ja tędy przyszedłem, to ja się zastanawiam, czy... którędy będzie bliżej. I jeszcze jedną. Czy to mam zrobić z tym? Nie. Więc... do czego mi to jest? Nadal nie rozumiem. Angielski się kłania. Coś trzeba zrobić, chyba że to w ten sposób zadziała. Nie. Nie wiem, czy... No tak, pusta bateria, a ja muszę teraz coś z tym zrobić, chyba że... E,
Okej. Okay. A, i co teraz jest full? Tak jest! Ale z tym. Czekaj, jesteś niezły, chłopie. Dobra, to teraz możemy wrócić się. Ale nie wiem, czy tędy jest bliżej, czy tamtędy. Cholera, nie pamiętam. Ale nie, tędy jak wróć, tędy chyba nie ma powrotu, bo jest ta. Tata? No tata. Chociaż chwila, moment. Nie. No dobrze, chodź tu. Pójdziemy na O! Gro, przestań mi straszyć. Chociaż nie. Pójdziemy na skróty. Skróty są bardzo dobre. Chodź, Billy. O Boże, nie. Wielka żaba. Ach, dobra. Wielki ropuch. A, dobrze, tylko na dwa strzały z Magnum biorę go. Haha. Taki jestem, dobry. Dobra, i to było gdzieś na górze, prawda, Billy? No powiedz, że tak. Przydałoby się w sumie jeszcze gdzieś zapisać po drodze, bo jestem dosyć daleko. I fajnie by było, nie? Ale chyba będziemy mieli możliwość zapisania. O. Dobra. Jesteśmy tu, więc tak, bateryjkę damy tu. Co jest? Nie możesz? Czy jestem w złym miejscu? Czy jeszcze coś źle zrobiłem? O. Okej. Okay. Dobra, teraz jedno będzie tu, a drugie tam. Chwila, moment. Rebeka tu wejdzie. No wchodź, Rebeka. Ty zostań tu. Naciśnij tu. No, naciskaj, naciskaj. Szybko. Yeah. Tylko w sumie się zastanawiam, gdzie trzeba użyć tą kartę. Powiem wam szczerze. No chodź. Rebeka. O Jezu. Dobra. No, schodzisz. O Boże. O Boże. Oj, 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 oj. Jaki ropuch. Zostaw go. Ale języczkiem oberwał. Mam nadzieję, że zbytnio mu nic nie jest. Nie jest, ale mam w zapasie na szczęście jeszcze jedną roślinkę. Także jest spoko. Golek, trendy ja przybyłem. Aha, dobra. Tędy, więc idziemy na górę. Wielkie żaby w Resident Evil. Jeszcze dosyć dziwnie to wyglądało. Nie wiem, jeszcze żaby. Nie kojarzę, żeby gdziekolwiek były. Wielkie żaby. Wielkie żaby, żabojady. Dobra, ja pójdę zapisać. W sumie, kurczę, na razie nie wiem, gdzie bym mógł użyć tą kartę. Będę musiał sobie przypomnieć. I wydaje mi się, że długość odcinka też będzie wystarczająca. Uje. No, taki półgodzinny odcinek, myślę, w sam raz na raz, tak jak nogi Rebeki. Oh yeah. Chociaż nie. Nogi Rebeki by nie były w sam raz na raz. Chodź, Billy. Billy, chodź, chodź. Dobra. O szczęście nie zginąłem. Przesuń się. Dead ass! Chodź, Billy. Aha. A tego sobie nie przypominam. Czy to dobry pomysł, że ja tu już chodzę? Cholera jasna. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, ja wolę zapisać.
Ja wolę zapisać, bo pójdę. Później się okaże, że drzwi zostaną zacześnięte. A ja oczywiście nic nie zrobię. Ale przynajmniej to jest tędy. Tędy i tędy. Billy, pozwól. Przekaż Rebece to, co masz do przekazania. Wszystko przekaż, mój drogi. Tobie przekażemy... Ha. Jeszcze możemy tobie przekazać roślinkę w sumie. Żeby mieć jedno miejsce w zapasie. Dobra. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jesteśmy coraz bliżej ku końcowi. Trochę będę płakał, bo tak szybko kurczę się tą grę przechodzi. Przynajmniej dla mnie. Może nie szybko, ale strasznie przyjemnie. No, to tyle będzie. Poglądajcie sobie dupcie Rebeki, nóżki i cóż, zapraszam was na kolejne odcinki. To cześć!